O wow. To jest trudne. O wow. Ja nie mam pojęcia, kto to jest. Okej, okay, kolejne easy, tak mi się wydaje. Powiem szczerze, trochę z tych trudniejszych. Patec wariatec? To chyba jest patec. Siemanko, z tej strony Ziplox i razem z moją dziewczyną Talią witamy was dzisiaj w specjalnym odcinku z okazji Dnia Dziecka. Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj Dzień Dziecka. Natalia, mój dzieciaczku kochany, wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że... Dzięki. I wam też. Stwierdziliśmy, słuchajcie, że z racji tego, że mamy dzisiaj Dzień Dziecka, to nagramy kolejny odcinek serii Rozpoznajemy YouTuberów, ale tym razem będziemy rozpoznawali ich po zdjęciach z dzieciństwa. W dzisiejszym odcinku mamy przygotowanych 15 zdjęć różnych YouTuberów, których oczywiście ani ja, ani Natalia wcześniej nie widzieliśmy i naszym zadaniem będzie po prostu zdobyć jak najwięcej punktów. Ale osoba, która w dzisiejszym odcinku zdobędzie mniej punktów pod koniec tego filmu, będzie musiała za karę pokazać swoje 3 zdjęcia z dzieciństwa. Ale żebyście dokładnie wiedzieli, o co chodzi, umówmy się, że wy zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, a ja wrzucę wam za 3 sekundy testowe zdjęcie, żebyście mogli spróbować odgadnąć, jaki to YouTuber. Uwaga, strzelcie lajka, 3, 2, 1... No nie pojawiło się zdjęcie, bo nie zostawiłeś lajka. Nie, no nie ty, ty oczywiście lajka zostawiłeś już dawno, także dzięki wielkie. Ale tutaj kolega, i koleżanka, dokładnie o was mowa. Jeszcze lajka nie zostawiliście, także strzelcie koniecznie. Jezus Maria, jak ja żebram te lajki. Dobra, uwaga, proszę bardzo, to jest zdjęcie pewnego YouTubera z dzieciństwa. I teraz zastanówcie się chwilkę, jak myślicie, kto to jest? Okej, moi drodzy, czas minął, a był to oczywiście Freeze. Tak, moi drodzy, gratuluję każdemu, kto rozpoznał. Tak właśnie dzisiaj ten odcinek będzie wyglądał. Ale zanim zaczniemy, to teraz już serio strzelajcie łapkę w górę pod tym filmem i spróbuję zrobić tutaj 20 tysięcy lajków. I koniecznie sprawdźcie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Po pierwsze dlatego, że nie przegapicie wtedy żadnego nowego filmu, a po drugie dlatego, że do wakacji lecimy po 1 300 000 subów. Okej, w takim razie, jak widzicie, mamy przed sobą już nasze magiczne tablice, tak? Na których będziemy, słuchajcie, zapisywali nasze dzisiejsze typy. Będziemy, czyli punkty. Natalia, pamiętaj, ten, kto dzisiaj zdobędzie mniej punktów. Pamiętam, że mam wygrać. Ten pokazuje swoje kompromitujące zdjęcia dzieciństwa. Okej, easy. Nie, to jest, ale jaka fryzura w ogóle? W ogóle bez kitu, jak chyba świeżo po kąpieli czy coś. Albo świeżo po fryzurze. Nie, świeżo po, nie, to i to takie na żel, albo na żelowane, nie, no, cukier chyba raczej nie, ale kiedyś była taka moda, że włosy się stawiało na żel, a nie na żadne gumy, pasty i tak dalej. Były takie sklejone. Czekaj, żeby tylko dobrze zapisał, żebym się nie pomylił, bo to jest akurat oczywiste, cyk. Tak. 3, 4. Naruciak. No tutaj nie mogło być chyba inaczej. Ale poczekaj, upewnijmy się. Czego tutaj się upewniasz? To było, słuchajcie, easy, także po jednym prawie punkcie. Prawie w ogóle się nie zmienił. No, to prawda, bardzo mało ślady zmienił, także lecimy dalej. O wow. To jest trudne. O wow, znaczy pierwsze zdjęcie było mega łatwe, ale tutaj z kolei mamy mega trudne. Włosy wskazują na dziewczynę? Nie, no to jest chłopak na 100%. Ale ja mówię, włosy wskazują na dziewczynę. No, czy no, ja wiem. Fryz taki damski. Ale ja chyba wiem, co to jest. Jak wiesz, co to po jest? Po oczach, tak mi się wydaje. Po oczach? W ogóle kto rozpoznaje po oczach? No, patrzysz na całe zdjęcia, nie na oczy. No dobra, coś tam wpisałem, nie wiem. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie ta osoba. Uwaga, gotowa? Tak. 3, 4. Karolek. Jay Dąbrowski. Jak Karolek? No on ma oczy jak Karolek. A Jasia nie widzisz w tym? Nie, kompletnie dla nie. Dla mnie to jest Jasiu. Jasiu ma ciemniejsze włosy. No nie, jakim cudem? No ja ci mówię, on ma, no po oczach, jakim no. Jakim cudem? Przecież to było nierealne do zgadnięcia, nie wiem. Jest, no ale teraz przyjrzyj się i poznaj sobie obok Karolka. No teraz po wszystkim to każdy jest mądry, ale bez szans, w życiu bym nie powiedział, że to nie, był Karolek. To... Teraz już faktycznie widać, że widać że po oczach, no najbardziej po oczach. Nie wiem, ja widzę po całej twarzy. No ale dobra, to było mega trudne z kolei, czyli prowadzisz tak, 2-1. Okej, okay, kolejne zdjęcie. Znowu łatwe chyba, łatwe, tak mi się łatwe, też wydaje, łatwe, łatwe. Nie wiem, ja tu od razu, to jest mega charakterystyczna twarz. Sama twarz, zwróć uwagę, chyba się do dzisiaj nie zmieniła zbyt w ogóle, mocno. Praktycznie w ogóle. Jestem ciekaw, czy wy również dacie radę rozpoznać. Dobra, ja zapisuję. Gotowa? Tak. 3, 4. Rezi. Kontakt, tak, to musi być Rezi. Uwaga, upewnijmy się. No oczywiście, to nie było wiem. Pewne. Remek z twarzy się nie zmienił w wcale. Ogóle, no. Zero, totalnie, tylko trochę dojrzał, ale zwróćcie uwagę jeszcze na to zdjęcie z młodości. Ale okej, właśnie, zwróćcie uwagę, co Rezi pokazuje. Zostaw lajka Rezi pod tym filmem. Rezi już wtedy chciał, żebyście strzeli lajka pod tym filmem, także strzelajcie koniecznie lajka dla małego Remka, a później, słuchajcie, przechodzimy dalej. Okej, okay, kolejne zdjęcie. Oj, nawet, z fryteczkami, nawet no. Nawet chyba taka sama fryzura do dziś, praktycznie. Ty wiesz, co to jest już? No ja wiem, a ty nie wiesz? Nie, czekaj, się muszę przyjrzeć. Nie, no przecież
przecież to jest takie łatwe. Ten wzrok chyba też się do dzisiaj nie zmieni, dobra. Cyk, zapisujemy. Dobra, uwaga, gotowa? Tak. 3, 4, Dubiel. Marcin Dubiel, no. Chyba tak, to chyba będzie on. Uwaga, upewnijmy się. No oczywiście, no, to było też charakterystyczne oczy. Marcin ma takie strasznie charakterystyczne oczy, ale włosy ma się zmieniły trochę, no nie przesadzajmy. No fryzurka się zmieniła. Może troszkę do góry bardziej, no, taka poszło. Dobra, ile mamy Natalia? Mamy... Tak, 4-3 jest dla Natalii. Kurde, próbuję dogonić, dziewczyny, ale rządzą. Natalia nie chce się dać, także lecimy dalej. Okej, to już chyba będzie dziewczyna, tak mi się wydaje. Ja nie mam pojęcia, kto to jest. Szczerze? Trochę żyłem ciebie z kilka lat temu, tak jest 7 lat temu, no, trochę. Troszkę. Grzywkę miałaś taką samą, identyczną, 100%. Nie, no nie miałam takiej zakręconej. Nie, no ale to nie jesteś ty, nie? No nie. Dobra, ja strzelę sobie, ale... Kurde, ja właśnie nawet nie wiem, kogo strzelać. Ja też nie wiem, ja za chyba bardzo. Wiem. To jest chyba oczywiste, Natalia, tak mi się wydaje. Nie no, wydaje mi się, że to jest ta osoba, ale pewności nie mam, tak sobie teraz myślę. To no ja faktycznie strzeliłam. By się zgadzało, dobra, ja zapisuję. Ja strzeliłam, bo nie mam pojęcia. Nie wiem, czy dobrze to w ogóle będzie. W ogóle z nikim mi się nie kojarzy to zdjęcie. 3, 4. Sylwia Lipka? Wersow. Wersow? Wersow, czy to może być Wersow? Jeszcze tak się przyjrzyj, Natalia. Bo szczerze, nie, że to, chyba. No zwróć uwagę na usta i oczy. Tak! Co? Ja nie wiem, że to jest Wersow. Ale to było mega trudne, serio. Ale serio, to było... to jest ona i ty ją rozpoznałeś? Czaisz? Dobra, czyli mamy ile? 4-4. Okej, wyrównałem, ale to było mega ciężkie. To było mega ciężkie. Chociaż szczerze, dalej do końca, kurde, nie wiem, czy to jest na pewno Wersow. Ja czy też nie wiem. Osoba, która zrobiła się nie pomyliła czasem, ale... Dokładnie. Nie, no to chyba jest ona. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Co? Co to jest za zdjęcie? Jaka koszulka sprytnie to jest zawinięta? Nie no, błagam, skąd jest to zdjęcie? Błagam, powiedzcie mi, kto to jest. Ja nie wiem, kto to jest. Natalia, błagam, nie rób siary, to ty powiedz mi, że wkręcasz teraz. Nie mam nie robić siary? Serio, nie wiesz, kto to jest? Nie. Jezus. Boże, widzisz i nie grzmisz. Natalia, no jak nie wiesz? Przyjrzyj się. No kto to jest? Pierdyka, nie, błagam. Środowisko gamerskie, tyle ci to powiem. Okej, masz? Mam. Dobra, uwaga. O, kwitik w tym nie, zdjęciu rządzi. W ogóle stylowa to jest hit, uwaga Natalia. 3, 4. Izak? Izak, tak, tak. Ale to, na stówę, to nie było 100%, nie, no było easy. Gdybyś mi nie powiedział, że to nie jest gamerskie, to w życiu by nie zjadło. Natalia, znaczy, błagam, że gamer. Znaczy, sprawdźmy, uwaga, zobaczymy. No oczywiście, tak. Nie mogę być inaczej, mamy Izaczka. Czyli mamy dalej remis. Tak. Lecimy. Dalej. Okej, okay, to jest easy ja peasy. Wiem, co to ale jest. W ogóle jakie różne zdjęcia mamy. Zdjęcia z bardzo różnych okresów. Rezi był mega młody. Tak, tak. Tutaj, no ten pan... ciężko powiedzieć w sumie, który to mógł być rok, Natalia, jak myślisz? Dobra, z 15 lat temu? Z ile? 15. No weź, błagam cię. Myślę, że takie jest... 8-10 to max. Dobra, ja już mam. Okej, dobra, uwaga, to tutaj będzie jestem czysta, pewna. Czysta formalność. Jestem pewna. Uwaga, 3, 4. Minimajk. Musi tak. To być minimajk, uwaga, sprawdźmy. To jest 100% on. No jasne, minimajk się... Też się niewiele zmienił. Niewiele, no niewiele się minimajk zmienił, ale to zdjęcie mogło być już ładnych parę lat temu, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale... się wydaje, że około 15 gdzieś. No, mogło tak być, ale easy, punkcik mamy 6-6, lecimy dalej. Okej, okay, kolejne easy, tak mi się wydaje. Powiem szczerze, trochę z tych trudniejszych. Jak z trudniejszych? Nie, no przed chwilą było o wiele łatwiejsze. Ale osoba nie jest oczywista, szczerze nie spodziewałbym się tej osoby dzisiaj w odcinku. Ale no dobra, spoko. Skoro tak, to tak, zapisujemy. Dobra, gotowa Natalia? Tak. Uwaga, 3, 4. Wojan. Ja myślałam, że to jest Nie no, Wojan, to jest Wojan 100%. Dobra, sprawdzamy? Nie, ale bez kitu, teraz jak nawet powiedziałeś, że to Wojan, to na pewno jest Wojan. Ale nie spodziewałbym się Wojana, ale dobra, sprawdźmy, uwaga. Co? Czyli jednak Steel, nie! Czyli jednak mam rację, ale najpierw myślałam, że to no Steel, bez jaj. Ale jak powiedziałeś Wojan, to mówię tak, Wojan, ale no! Powiedziałaś Steel, mówię, kurde, to może faktycznie być, ona nie, no do Wojana bardziej mi pasuje. O nie. Ale to taki malutki bobasek, że nie, tutaj nic to może być widać. To może być każdy, to może być chłopak, dziewczyna. Ja bym obstawiała dziewczynę, nie, nie, bo jest różowy kocyk, chociaż jest z niebieskim. W sumie. Nie wiem, to trzeba tak po ja twarzy, po oczach. Ja tutaj pójdę po włosach. Pójdę po kolorze włosów. No faktycznie, tam jest ich tyle tych włosów, że można od razu szczaić, kto to jest po włosach. Dobra, Natalia, gotowa? Tak. Napisane, uwaga. 3, 4. Julia Kostera. Patec, wariatec, o nie! O! Ale rozstrzał poleciał. Dobra, uwaga, sprawdźmy, trzymam kciuki. Co? No nie, no.
Blossona, to bym w życiu, słuchajcie, to nie obstawiam. Jego pomyliłam z Kustyną. Ja, Karol, przepraszamy cię najmocniej. Ja z Patecą, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale za malutki, tutaj no, ciężko rozpoznać. No niepodobny, bo się nie pamiętam. Nawet teraz w życiu bym nie pamiętał, że to był Blowek, ale tak czy inaczej, nikt nie ma punktu. Nikt nie ma punktu, dobra, tak. O tyle, dobrze. Okej, okay, to jest ale easy. Jaki ząbek wystający. Ciekawe, czy to specjalnie był przez przypadek, ale... On też się nie zmienił, totalnie się nie zmienił aż do dzisiaj. Ja już wcześniej typowałem tę osobę. Uwaga, Natalia, 3-4. Jay Dąbrowski, na skórę. To musi być on, uwaga! No tak jest, no, Jasiu. Też się nie zmienił Jasiu, za bardzo. Totalnie się nie zmienił, serio. Troszkę może urósł, ale poza tym starzy. Tak samo wygląda do dziś. Okej, okay, to też chyba easy. Tak, ale jeszcze no, dużą podpowiedzią są tutaj włosy. Tak. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Chodzi ci o karbowane włosy, tak. Też o tym od razu pomyślałem. 3-4. Murcik, tak. To jest Marta z ekipy. Karbowane włosy i podobna jest. Tak nie mi się wydaje, ale upewnijmy się, Natalia, uwaga. Tak. Oczywiście, nie, Marta. Włosy miała tak. Już teraz chyba nie? Już teraz nie tak, ma karbowanych. Nie. Ale takie włosy miała jeszcze do niedawna, także po tym roku było rozpoznać. Bardzo podobno, nie zmieniła się no, za bardzo. No. Okej, okay, to jest kolejne takie cięższe, mi się wydaje. Tak, na pierwszy rzut oka nie wiem, co to jest. Ale tak no, po chwili wpatrzenia się, chyba wiem, co to jest. Dawaj mi markera. Tak mi się wydaje, że osoba, która to wybierała, poleciała, że tak powiem, pakietem. I uwaga, Natalia, 3-4, wydaje mi się, że to będzie mikser. Tak. Też miksera? Tak mi się wydaje po oczach, tak, na pierwszy tak, rzut tak, oka. Tak. No. Nie wiedziałam, ale ja tak po chwili wpatrzenie się w twarz. A wiesz, kogo jeszcze obstawiałem? Kogo? Murkiego. Chyba wydaje nie, mi się, że osoba, która to robiła, poleciała, wiesz, Murcix od razu w pakiecie mikser i że to będzie ona, ale uwaga, przekonajmy się. No oczywiście, nie mogło być inaczej, chociaż tak jak mówiłem, no gdyby to był multi, to bym się ale nie zdziwił. Ale na pierwszy rzut oka nie było takie łatwe, ale tak, tak po chwili już po było. Okej, okay, dobra, czyli dalej wygrywasz, no nie. Dalej wygrywam, to jakiś młody gniewny. Młody gniewny, tak, jakiś rebel mały, dobra, ale wydaje mi się, że wiem, co to jest. Ja też się tak zastanawiam i skłaniam tak po jednej osobie. Tak mi się wydaje, że nawet... Takie ruchy, widać na tym zdjęciu, że ruchy... Ruchy! Nie ma to jak ruchy na ruchy zdjęciu. Na zdjęciu, to super, jest Citrox. 4. Kacper Boński? Chyba tak. No nie, to, to musi być on. Wydaje. Zwróć uwagę, z twarzy ma dalej taką samą tak, muzykę. No oczywiście, musiał to być Kacper Boński. Czyli dalej prowadzisz jednym? Tak. Trochę Rezi mi zaleciało, tak na pierwszy rzut oka, powiem ci szczerze. Ale Rezi już był, więc raczej to Rezi ale nie ja będzie. Ja chyba wiem, co to jest. Ja chyba też wiem, co to jest. To 3-4. Poczciwy Krzychu. To musi być on. Ej, nie, no nie mów tak jak ja. To ty mówisz tak jak ja, to ty kopiesz po mnie. Ale to zdjęcie jest takie chyba w miarę śmieszne. Ja tak obstawiam jakieś liceum, koniec gimnazjum, tak, no, nie? Tak, no bardzo możliwe, coś tak takiego. Dobra, ale uwaga, sprawdźmy. Tak. Oczywiście, to musiał być Krzychu. Krzychu, pozdrawiam, się to oglądasz. I teraz jestem happy, bo już na pewno nie przegram tego odcinka. O nie, ile zostało? Czekaj, zostało jeszcze jedno tylko? Tak, jeszcze jedno. A co jak będzie remis? Co wtedy? Kto pokazuje zdjęcia z dzieciństwa? No to wtedy może zagramy w kamień, papier, nożyce. O, to jest łatwe, ja wiem, co okay, to jest. Okej, łatwe to jest? Łatwe, no. To będzie chyba ta osoba, tak mi się wydaje. Ale jestem ciekaw, co napiszesz. Tak, to wcale tej karty nie było chyba, Imo. Dobra, jest. Masz gotowa, już? Tak. Dobra, uwaga. 3-4. Patec, wariatec? To chyba jest patec. Nie. I Karol będzie pokazywał zdjęcie. Dobra, ale uwaga, upewnijmy się. Co? Co? Tak! Nie! Tak! To jest oszukane, to nie Multic jest multi. To nie jest multi, proszę, to jest oszukane. Właśnie jak powiedziałeś patec, mówię, to jest patec, serio, nie? No ale tak! Ja pierdzielę, jednak to, to moja jest, jak intuicja. Jest oszukane. Jakie oszukane? To, że nie miał dreadów jeszcze oszukane wtedy. O niczym nie świadczy. Mamy remis. Tak, i gramy w kolejnym wyróżnicy, tak, dobra. Tylko, chodź, zagramy na tym. Zapiszemy na tym nasz typ, żeby nie grać tutaj, bo to będzie słaniało nam ten. Dobra. Zapiszmy na tym, tylko czekaj, daj mi szmatkę. Dobra. Uwaga, gotowe? 3-4. No papier. Tak, wygrałam! Nie no! Jak sobie pomyślałem, że na 100% nie będzie ci się chciało pisać tą nożyce, bo to jest trudne, wiesz, takie... Ojej! Najtrudniejsze do napisania, no nie! Dobra, dawaj swoje fotki! Nie, wyskam, dawaj fotki, totalne, bo jestem ciekawa, jak je przygotowałeś. Taki młody, gniewny troszeczkę! No, od małego tutaj, ale taki, rebel! Taki, no, taki musi mieć jak cwaniaczka no, trochę, nie? No, zobacz, co trzymam puszkę no, w łapie, byłem tak podekscytowany jak nigdy chyba w życiu wtedy. No, ale pamiętam, że to chyba było zdjęcie na działce u moich dziadków, tak mi się wydaje. Ale jest taki działkowy klimat. Tak, że to jakieś właśnie, o jakieś ognisko było, wiesz, tutaj chwila nieuwagi, ja tam puszeczka, te sprawy, nie? Ja pierdzielę, nie!
Ale to nawiązując do tych włosów na rzęsach. Ale cringe, ale bez kitu, tak, 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 słuchajcie, ja przez nie wiem, to była podstawówka mniej więcej. Troszeczkę ci się posklejały, ale tak tylko tydzień. Mogłabyś nie hejtować? Tydzień. Wszystkie duperki moje wtedy były na wycieczce, bo to było na wycieczce szkolnej w podstawówce. Ja pamiętam, ale wtedy, no, stawiałem sobie, wiecie, i rockies był wtedy super trendy. Koszulka o dwa rozmiary za duża. Tak się po prostu ułożyła, ale w ogóle najacza koszulka, czaj, jaki to był ten swag. Widać, nie da się nie zauważyć. No i a propos koszulki. Ty jesteś podobny do siebie. Jak podobny? No trochę ochronię te włosy, obrazy, ale już nie jak... podobny jesteś. Te włosy, to już lepsze miałem włosy chyba na poprzednim tym. I już koszulka firmowa, tak, to właśnie było zdjęcie chyba z tego, jak swój sklep z koszulkami z Minecraftowymi w 2K12 otworzyłem czy coś i wstawiałem zdjęcie, że mam. Okej, moi drodzy, to były wszystkie zdjęcia, których nie chciałem wam pokazywać, ale niestety musiałem. Nie, no, mamy było nadzieję. Fajnie, było fajnie. Super, cieszę się, że było fajnie. Super się wszyscy bawiliśmy. Super, że się dobrze bawiliśmy. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków, a my póki co dziękujemy wam za uwagę. Żegnamy się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.